Witam Państwa. Godzina druga. Bank Millennium. Wyniki za drugi kwartał. Jak zwykle jest z nami pan João Brajós, prezes, wiceprezes do spraw finansowych, pan Biszu. Najpierw zabierze głos pan Biszu, krótka prezentacja, a następnie odpowiemy na kilka pytań. Dziękuję Państwu. Witam bardzo serdecznie. Chciałbym podziękować za udział w naszym spotkaniu i za Państwa zainteresowanie. Jak zwykle, najpierw przejrzymy wyniki finansowe Banku Millennium. Zaczynamy od strony 5 i 6, gdzie mamy najważniejsze dane na temat rachunku wyników działalności biznesowej za drugi kwartał bieżącego roku. Na początek chcielibyśmy podkreślić bardzo pozytywne wyniki w zakresie wyniku odsetkowego netto w drugim kwartale, 6% w stosunku do poprzedniego kwartału i 21% za pół roku w stosunku do zeszłego roku. Wynik z prowizji. Koszty obniżyły się z powodu braku wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Mieliśmy również niższy koszt ryzyka kredytowego i chociaż nadal musimy tworzyć duże rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych, ale mieliśmy pozytywny wynik w drugim kwartale i skumulowany wynik 358 milionów złotych i 106 milionów za drugi kwartał. Mamy w dalszym ciągu solidny wzrost aktywnych klientów i cyfrowych klientów. Mamy te dane w tabeli. Zbliżamy się już do 3 milionów klientów, aktywnych klientów, również w zakresie depozytu, zwłaszcza depozytów osób fizycznych. I z drugiej strony spadek portfela kredytowego, zmniejszanie portfela kredytów walutowych, hipotecznych i również kredytów dla przedsiębiorstw. I na koniec, w dalszym ciągu poprawialiśmy wskaźniki kapitałowe banku. Nadwyżkę w stosunku do wymogów regulacyjnych, ale o tym powiemy później. Strona 7. Poza tymi istotną poprawą w wynikach banku mieliśmy trzeci kolejny kwartał wyników dodatnich. Skorygowany zysk netto 53% rok do roku. Wzrost również marży odsetkowej netto o 57 punktów bazowych oraz wyniku z odsetek o 21%. ROE raportowane i skorygowane 12,4%, 22,7% odpowiednio. Skorygowany koszt dochód 28,8% i wskaźnik NPL 4,5%. Na stronie 8 pokazujemy, w jakim stopniu realizujemy naszą strategię na lata 2022-2024 i diagram pokazuje, że jesteśmy tutaj we właściwym tempie w realizacji tej strategii. Chodzi mi przede wszystkim o wzrost liczby aktywnych klientów, który zbliża się do 3 milionów, do progu 3 miliony, co jest naszym celem na rok 2024. Więc bardzo zbliżamy się do tej chwili. Również udział cyfrowych aktywnych klientów wzrasta.
prawie 89% i udział kanałów cyfrowych w sprzedaży. Prawie 75%. Jeśli chodzi o cele finansowe, roczny poziom zysku bez pozycji nadzwyczajnych już w pierwszej połowie roku mamy 1,42 i wskaźnik koszt-dochód jest znacznie niższy i w pierwszej połowie roku 29%, a zwrot od kapitału już powiedziałem. 22,7 na zasadzie skorygowanej. Jeśli chodzi o jakość kredytu, kredyty niepracujące 4,5 oraz udział kredytów walutowych w kredytach ogółem 11,8%. Więc to jest bez odjęcia rezerw na ryzyko prawne, które są alokowane do portfela. Poza tym udział kredytów hipotecznych walutowych jest dużo mniejszy. Na następnej stronie, stronie 9, mamy zilustrowane pewne inicjatywy. Duża liczba ugód, które zostały zawarte z klientami hipotecznymi, walutowymi. 20 tysięcy. 400 tysięcy nowo otwartych rachunków bieżących. Chodzi o rachunek Millennium 360 i redukcję własnych emisji gazów cieplarnianych o prawie 60%. Podkreślamy również partnerstwo strategiczne ustanowione z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Europa w pierwszym kwartale i inne inicjatywy. Nowa aplikacja mobilna dla klientów korporacyjnych i również wdrażanie modelu pracy w zakresie mikrobiznesów z użyciem kanałów cyfrowych, przekształcanie sieci oddziałów i automatyczna oferta obsługi gotówki i również wsparcie klientów korporacyjnych w zielonej transformacji. Przed nami główne dane finansowe za pierwszą połowę 2023. Wynik dodatni 106 milionów w drugiej połowie. Jeżeli wyłączyć pozycje nadzwyczajne, 776 milionów. Po lewej stronie klasyfikujemy wynik netto banku, jednorazowe pozycje i inne. Chcemy zilustrować istotny postęp, którego dokonujemy krok po kroku w poprawie zdolności do organicznego generowania wyniku. Na stronie 11 mamy dalsze dane. Wynik z tytułu odsetek wzrósł 6% kwartał do kwartału i 21% rok do roku. Musimy powiedzieć, że to jest powyżej naszych oczekiwań. Osiągnęliśmy to poprzez kombinację wzrostu średniego zysku na portfelu kredytowym, a równocześnie mieliśmy już redukcję średniego kosztu depozytów w trakcie tego kwartału o 16 punktów bazowych. W
konsekwencji mieliśmy znaczną poprawę w marży odsetkowej netto do 4,85%, więc znaczną poprawę w tym kwartale. Prowizje netto były w układzie płaskim 1% do góry i nie mamy tutaj dużych przyczyn zmiany, ponieważ z jednej strony mamy bardziej ograniczoną działalność kredytową, a z drugiej strony opłaty transakcyjne wzrastały. Widzimy poprawę struktury wyniku z prowizji oraz w zakresie zarządzania aktywami. Jeśli chodzi o koszty, to ogólnie rzecz biorąc spadły koszty o 17% rok do roku. Jeżeli pominiemy koszt związany z BFG i nadzwyczajne zdarzenie w zeszłym roku, wkład do programu ochrony instytucjonalnej, mamy poprawę o 15%. Jednak poprawa w drugim kwartale była lepsza niż w pierwszym kwartale, ponieważ nie mieliśmy wkładu do funduszu dane zaksięgowane były w rzeczywistości wyższe niż ostateczna wpłata. Proces redukcji oddziału w dalszym ciągu ma miejsce i liczba pracowników również i tu były zmiany w drugim kwartale. Przechodząc do jakości aktywów, w dalszym ciągu jakość aktywów jest bardzo dobra. Przede wszystkim chcielibyśmy podkreślić, że koszt ryzyka był dużo niższy niż w poprzednim kwartale. Mieliśmy rezerwy 52 miliony złotych i średni koszt ryzyka 45 punktów bazowych w stosunku do wszystkich kredytów. Skorzystaliśmy z wkładu sprzedaży kredytów zagrożonych 36 milionów i również poprawił się wskaźnik kredytów zagrożonych do 4,5%. Jeśli chodzi o płynność i kapitał, zaczynając od płynności, bardzo silna pozycja płynności. W trakcie drugiego kwartału 260% LCR i wskaźnik kredytów do depozytów 74% i papiery dłużne do aktywów 25%. Jeśli chodzi o współczynnik kapitałowy, mamy dalszą poprawę w zakresie TCR i T1. T1 wynosił 11,7%, 1,5% powyżej minimum i TCR był 14,8%, 2,1 punkt ponad wymóg regulacyjny. Więc realizujemy to, co powiedzieliśmy wcześniej rynkowi. Koncentrujemy się na wzmocnieniu kapitałowym, na sile kapitałowej i udało nam się to osiągnąć w ciągu ostatnich 9 miesięcy po szoku wakacji kredytowych i w lipcu wskaźniki kapitałowe poprawią się dalej, ponieważ zakończyliśmy następną sekurytyzację syntetyczną, która przyniesie 45 do 50 punktów bazowych. Jeśli chodzi o MREL, poprawa wyników również zmniejsza poziom, który musi być osiągnięty w ramach wymogu MREL i
śródroczny wymóg MREL bez CBR został spełniony, ale muszą być podjęte dalsze działania, żeby osiągnąć wymóg MREL plus CBR. Moving now to the FX mortgage portfolio. Przejdziemy teraz do portfela walutowych kredytów hipotecznych. Jeśli chodzi o liczby kwartalne, mieliśmy napływ nowych spraw kredytowych, tak jak to widzimy na stronie 16. Mniej niż w pierwszym kwartale, a z drugiej strony mieliśmy 1525 ugód w stosunku do poprzedniego kwartału. Rezerwy zostały utworzone w poprzednim kwartale, więc jest to troszeczkę wyższa liczba niż ta, która została wstępnie ujawniona w bieżącym raporcie 16 czerwca. W konsekwencji tych rezerw i wykorzystania rezerw na ryzyko prawne, to jest około, portfel stanowi 65% całego portfela. Rezerwy stanowią 65% całego portfela. Prawdopodobnie omówimy niektóre kwestie dotyczące tej kwestii, ale to jest najważniejsza sprawa, najważniejsze sprawy dotyczące portfela hipotecznego. Mamy również dodatkowe ujawnienia w raporcie za pierwszą połowę roku, który został dzisiaj opublikowany. Druga część naszej prezentacji, najważniejsze kwestie biznesowe w pierwszej połowie roku. Dobre wyniki w zakresie depozytów klienta, 5% rok do roku. Wzrost depozytów detalicznych, 10% rok do roku. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że zmniejszyliśmy średni koszt depozytu w drugim kwartale. Również drugi kwartał był dobry dla sprzedaży kredytów gotówkowych, które wzrosły o 25% rok do roku. Poza aktywnymi klientami sprzedaliśmy 172 tysiące kart płatniczych rok do roku. Jeśli chodzi o portfel kredytowy, mieliśmy spadek w ogólnym portfelu kredytowym o 7%, or 2% if we... na zasadzie netto, albo 2% bez hipotecznych kredytów walutowych. I to jest zwłaszcza odwzorowanie znacznego spowolnienia w ciągu ostatnich dwóch kwartałów, to z jednej strony, a z drugiej strony zmniejszenie kredytów korporacyjnych. Jeśli chodzi o depozyty, jak wspomniałem wcześniej, bardzo dobre wyniki i w drugim kwartale wzrost w zakresie depozytów detalicznych. Biorąc pod uwagę, że nie byliśmy bardzo agresywni w zakresie depozytów korporacyjnych i stąd pewien spadek. Struktura portfela kredytowego pokazuje rozwodnienie portfela hipotecznego walutowego, który stanowi w tej chwili 5,5% bez hipotecznych walutowych EB. 7% również w produktach inwestycyjnych. Na stronie 7 mamy więcej szczegółów na temat
wielkości biznesu detalicznego. Najważniejszy jest wzrost kredytów konsumpcyjnych w wyniku silnej sprzedaży, którą osiągnęliśmy w pierwszej połowie roku. 3% wzrostu brutto rok do roku, a spadek kredytów złotówkowych PLN. A jeśli chodzi o sprzedaż, poza sprzedażą pożyczek gotówkowych, sprzedaż kredytów hipotecznych była troszeczkę wyższa w pierwszym kwartale o 7%, ale ogólnie 55% mniejszych, co daje 10% udziału rynkowego w udzielaniu nowych kredytów. Fundusze klientów 10%. Klienci detaliczni. W ciągu tych miesięcy mieliśmy wzrost depozytów terminowych, chociaż ten proces uległ spowolnieniu. Strona 21. Liczba rachunków i klientów. Poza wielkościami, które już wspomniałem, chcę wspomnieć o solidnym wzroście klientów mikrobiznesowych. I wzrost liczby rachunków bieżących o 175 tysięcy. Na stronie 22 Of the banking digital is shown. widzimy sukcesy bankowości klientów. Aktywni klienci, użytkownicy 2,62 miliony. 2,37 aktywni użytkownicy aplikacji mobilnej i 1,7 milion klientów korzysta z Blika, wzrost 22%. Sprzedaż w kanałach elektronicznych jest bardzo silna. Strona 23, 81% sprzedaży cyfrowej pożyczek, 41% w zakresie kont, 96% lokat. I depozyty, jak powiedziałem, 96%. Na stronie 24. Nowe aplikacje, nowe mechanizmy, które wprowadzamy. W dalszym ciągu zwiększamy wykorzystanie biometrii. Możemy teraz mieć wypłaty online kredytów hipotecznych. Również silnik wyszukiwarka transakcji została ulepszona. Goodie, platforma smart shoppingowa, prawie podwoiła się liczba użytkowników cashback i obroty prawie 40 milionów naliczonego cashback. Na stronie 26. Działalność kredytowa została trochę ograniczona z powodu ograniczeń w RWA. Bank skupił się na małych i średnich przedsiębiorstwach, nie na dużych, i w konsekwencji mieliśmy spadek portfela kredytowego o 8%, ale równocześnie pokazaliśmy poprawę w działalności transakcyjnej. Równocześnie zmniejszenie depozytów przedsiębiorstw w wyniku ścisłej polityki cenowej.
Więc w drugim kwartale nie byliśmy pod tym względem zbyt agresywni. Nastąpił spadek depozytów korporacyjnych w wyniku bardzo ścisłego zarządzania ceną. Ale w dalszym ciągu mamy dobrą równowagę między depozytami bieżącymi a terminowymi. Na stronie 27 widzimy, że w faktoringu nastąpiła, że w leasingu nastąpiła poprawa o 4% w stosunku do poprzedniego kwartału. Natomiast faktoring był płaski. Wolumeny transakcji walutowych 10% wzrost rok do roku. I również mamy rozwiązania w różnych programach dla przedsiębiorstw BGK. Gwarancje BGK, ale również inwestujemy w nasze mechanizmy usług dla klientów. 400 klientów na tydzień aktywuje nową aplikację. Aplikację i jej funkcje przetestowaliśmy z użytkownikami. Więc mamy nową platformę, która stanowi dobry potencjał aktywizacji klientów i tworzenia z nimi relacji i promowania produktów bankowych. Strona 29 ilustruje pomoc dla naszych klientów w zakresie zielonej transformacji. Kredyt ekologiczny, kredyt technologiczny, kredyt na finansowanie projektów fotowoltaicznych. Rozwijamy też obsługę cyfrową klientów i zwiększamy sieć bankomatów. Więc mimo ograniczenia akcji kredytowych dla przedsiębiorstw, nie ustajemy w tworzeniu nowych rozwiązań dla naszych klientów, które będą promować dalszy wzrost wyników w tym zakresie. To kończy przegląd naszych wyników.